Witam Państwa bardzo serdecznie w programie Gość Dnia. Moim i Państwa gościem jest Pani Agnieszka Kisała, organizator gali Disco Polo w Lubinie, czyli osoba, która zapewni naszym mieszkańcom zabawę, rozrywkę, imprezę. Dokładnie. Tak. I takie pierwsze pytanie na początek. Skąd w ogóle pomysł, żeby zorganizować galę Disco Polo właśnie w Lubinie? To znaczy tak, na tą decyzję wpłynęło na pewno wiele czynników. Pierwszą z tych czynników jest to, że firma nasza pochodzi z Lubina i tutaj prowadzimy własną działalność. Czyli to taki lokalny patriotyzm. Druga sprawa to jest zbudowanie takiej hali widowiskowo-sportowej. Wcześniej nie było takiej możliwości, żeby takie organizacje imprez masowych przeprowadzać w sezonie zimowym. Teraz taka możliwość jest, dlatego z niej korzystamy. Tutaj przy wynikach raportów uczestników imprezy Gala Disco, która odbyła się w hali stulecia, wynika, że bardzo dużo mieszkańców Lubina i okolicznych po prostu miejscowości uczestniczyło w tej imprezie. Dlatego też stwierdziliśmy, że dobrym pomysłem będzie przeniesienie tej imprezy tutaj właśnie do Lubina. Czyli po prostu mieszkańcy naszego regionu wyrazili taką chęć, chcieli, tylko po prostu nie było miejsca, Dokładnie. Żeby. Ale sam pomysł, czy jakoś mieszkańcy, młodzi ludzie, czy też może starsi sugerowali, że fajnie by było, gdyby właśnie konkretny ten gatunek muzyki zawitał w takiej gali Disco Polo? To znaczy tak, Disco Polo przeżywa teraz tak jakby taką drugą popularność, drugą młodość. Dużo osób się interesuje tym, ta muzyka jakby troszeczkę się przeistoczyła, jest to muzyka bardziej dance, wzorowana na takich amerykańskich klimatach. Stąd już po prostu nie ma jakby tak kolokwialnie mówiąc wstydu słuchać takiej muzyki. No właśnie, bo wszyscy raczej tak, no trochę śmiejemy się z tego disco polo i każdy tak troszeczkę nie chce się przyznać, że teraz słucha. Już niekoniecznie, bo właśnie disco polo nie jest uważany za disco polo, tylko muzyka dance do pobawienia się, to jest muzyka stricte rozrywkowa. Aha, czyli na taką galę przyjdą nie tylko młodzi ludzie, ale też starsi. Czyli tak. Są jakieś ograniczenia wiekowe na przykład? Nie ma. Na teren imprezy będą mogły wejść osoby małoletnie od 5 do 15 roku życia, przy czym będą musieli wejść z opiekunem, który podpisze przy wejściu stosowną deklarację. Od 15 roku życia osoba wchodzi na własną odpowiedzialność. Przy czym wejście na imprezę nie jest jednoznaczne z tym, że osoba małoletnia będzie mogła zakupić tam alkohol lub korzystać z innych takich usług dla osób pełnoletnich. A gdzie i kiedy będzie można kupić wejściówki? To znaczy tak. Bilety są dostępne, tak. Są dostępne na stronie Ticket Pro oraz u jego stacjonarnych partnerów w całej Polsce. W Lubinie bilety są dostępne w hali widowiskowo-sportowej, w pubie Euforia oraz u partnerów właśnie Ticket Pro, czyli w Empiku i w Saturnie. Dobrze, jeszcze mam takie pytanie odnośnie dojazdu na tą galę, bo tutaj pojawiły się słuchy, że będą podstawione specjalnie autobusy, mieszkańcom będzie zapewniony tak naprawdę transport. I jak to będzie wyglądało w rzeczywistości? To znaczy, są plotki, czy to są faktycznie, czy to jest prawda? Ten transport nie jest oczywiście darmowy. Podjęliśmy współpracę z jedną z agencji muzycznych, która oferuje przejazd na różnego typu eventy specjalnie stworzonymi muzycznymi busami. W takim busie znajdziemy takie pokłady z DVD, gdzie będą emitowane różne relacje z wcześniejszych imprez tego typu. Organizator przewiduje dużo takich atrakcji związanych z disco polo, czyli tutaj jakieś zdjęcia z autografami, jakieś inne atrakcje, które otrzymają od zespołów muzycznych. Przejazdy te będą oferowane nie tylko z Dolnego Śląska, ale również z województwa lubuskiego i wielkopolskiego. Wszystkie takie szczegóły można znaleźć na wydarzeniu stworzonym na facebookowym profilu. I tam są również koszty takiego przyjazdu, który cena biletu zawiera przyjazd w dwie strony oraz ubezpieczenie. Czyli nie tylko sam przyjazd, ale także odjazd powrót, do tak swojego jest. Miejsca zamieszkania. No to myślę, że to jest dosyć fajna inicjatywa, no bo mieszkańcy z nie tylko naszego regionu, ale tak naprawdę z na pewno innych nietypowa, województw. Bo nie spotkaliśmy się wcześniej z no taką właśnie, bo taką ja szczerze usługą. Mówiąc nie słyszałam o takich Dokładnie. Autobusach. Jest to pierwsza tego typu usługa oferowana w Polsce.
I myślę, że fajnie by było po prostu skorzystać z tego i zobaczyć, na jakiej zasadzie to działa. A jeżeli chodzi o zespoły, te disco polowe, czy możemy się jakichś wielkich gwiazd spodziewać, tych najsłynniejszych? Jakie zespoły na mają? Drugiej edycji wystąpi polska czołówka takich zespołów, czyli MIG, Powerplay, Classic, Stachurski oraz Piękni Młodzi. Oprócz tego wystąpią też mniej znani wykonawcy, którzy dopiero stawiają jakby kroki na takiej większej scenie, ale cechują się takim dynamicznym rozwojem. I jednym z takich wykonawców będzie Mario, który był również, który występował również przy pierwszej edycji gali, gdzie zebrał bardzo dużo pozytywnych opinii dotyczących swojego występu. Drugim zespołem będzie duet Gentlemen's, który pochodzi z Oleśnicy i mimo krótkiego trwania kariery, bo od 2014 roku dopiero są jakby dostępni, ich przeboje można już usłyszeć na ogólnopolskich stacjach muzycznych z takim gatunkiem muzycznym. Czyli młodzi wykonawcy, ale z dużą popularnością, tak. Dużą popularność sobie zyskali. A jeżeli chodzi o kwestie organizacji, czy w ogóle trudno jest taką galę zorganizować? Bo wcześniej powiedziałaś, że takiego typu wydarzenia nie były organizowane, bo po prostu w naszym mieście, akurat w Lublinie, nie było miejsca do tego przeznaczonego. Natomiast jak już teraz mamy miejsce, to czy taka gala potrzeba jest dużo? Na pewno trzeba mieć dużą odporność na stres, ze względu na to, że nie zawsze wszystko idzie tak, jakby się chciało, ale do tego liczy się skrupulatność w działaniu i obowiązkowość. Trzeba umieć rozłożyć sobie pewne zadania na ważne i mniej ważne. Trzeba po prostu ustalać priorytety w tym działaniu. Także jeśli ktoś potrafi tak zrobić, nie uważam, że nadawałby się do tej pracy. Kwestia po prostu chęci i też bycia zorganizowanym. Tak. Czyli oficjalnie możemy powiedzieć, że gala odbędzie się dokładnie którego dnia? Dokładnie 30 stycznia od godziny 17. Czas końcowy przewidziany jest na około 2 w nocy, lecz no nigdy nie wiadomo, jak to do końca będzie wyglądało. Ale od godziny 17. Szczegółowych informacji możemy na stronie internetowej www.galadisco.pl. Tam będzie przekierowanie do profilu facebookowego. Wszystkie szczegółowe informacje będą tam umieszczane, które będą oczywiście istotne dla tego wydarzenia. Państwa tutaj zapraszamy do tego, żeby zainteresować się tymi autobusami szczególnie, no bo to jest nowość i taka świeżynka, która będzie miała miejsce w naszym regionie. A my wszystkich zapraszamy po prostu na to, żeby odwiedzili to wydarzenie, żeby przyszli do hali RCS-u i myślę, że się pobawili, no bo my tutaj narzekamy, że nie mamy, młodzi ludzie narzekają, ja się spotykam z taką opinią, że my po prostu nie mamy się gdzie bawić. Także myślę, że to jest... Tylko i wyłącznie można było się bawić w sezonie letnim, kiedy organizowane były takie imprezy na świeżym powietrzu. Imprez w halach zamkniętych po prostu nie było możliwości fizycznej zrobić tutaj. Młodzi ludzie jeździli do Wrocławia się bawić, a teraz chcielibyśmy, żeby to Wrocław przyjeżdżał do nas. Także myślę, że to jest jak najbardziej pozytywna akcja. My tutaj zapraszamy wszystkich bez względu na wiek. Mogą przychodzić dzieci, może przychodzić młodzież, a mogą przychodzić także i starsi. Ja Ci dziękuję bardzo, bardzo za rozmowę. Dziękuję. Wszystkiego się już właściwie dowiedzieliśmy, także po prostu pozostaje nam czekać do 30 stycznia. Państwu również dziękujemy. Moim i Państwa gościem była Agnieszka Kisała, osoba, która zapewni nam rozrywkę 30 stycznia. Dziękuję Ci bardzo. Dziękujemy.